Live. Tak jest, to jest live. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Znowuż udało nam się tydzień po tygodniu. Jesteśmy, ale tym razem z czymś, z kimś, absolutnie z kimś, przez duże K, tak bym to ujął. Tadeusz Zieliński z Oltar i w moim bliskim gronie znajomych nerdów i gamerów, zwany również Królem Nerdów. Bo człowiek, z którym się dorastało. Niektórzy mnie w łóżku mieli. No, wysoko postawione osoby w różnych polskich firmach oglądały mnie w łóżku. Wiem o tym, bo mi mówiły. No to znaczy, że spełniamy tutaj sen każdego podcastera, każdego wywiadowca i dziennikarza. I porozmawiam sobie z Tadeuszem, który... Myślę, będzie miał sporo ciekawych rzeczy do powiedzenia, czy przynajmniej powinien. Tak oczekuję. Ja w ogóle nazywam się Mateusz i to jest podcast zwany Gamecastem albo Gośćcastem. Dziękuję Tadeuszu, że jesteś w ogóle. Bardzo możesz mi się miło. Ładnie przywitać. Na zaproszenie dziękuję serdecznie. Powitać. Jestem nie, Tadeusz. Nie, no ty jesteś, wiesz, się traktujesz, jesteś pierwszym prawdziwym takim mega VIP-em, który u mnie gości, więc nie, tak naprawdę, wiesz, jakby nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale człowiek, ja przynajmniej sobie wyobrażam w głowie różne sytuacje w przyszłości, które mi się wydarzą i przez wiele lat zawsze sobie myślałem, kurde, kiedyś Tadzio mnie zaprosi. Będzie ekstra. I to udało nam się zrobić te tam 2 lata temu przy okazji premiery naszej planszówki Klinghella. I było fajnie, ale jednocześnie potem miałem jakiś taki niedosyt, że trochę za krótko, trochę się stresowałem. Powiem ci szczerze, miałem w życiu naprawdę dużo różnych wywiadów udzielałem w różnych miejscach, w różnych okolicznościach. I tego był jedyny, przy którym się stresowałem. I myślę, że to twoja wina. Jesteś pierwszą osobą, która mówi, że się stresowała u nas w trakcie wywiadu. Ja wiem, jak ja brzmię, kiedy jest chill, nie? A kiedy nie jest, więc... Nie brzmiałeś na spiętego, absolutnie. Wiesz, mi dużo słucham siebie też czasami, niestety muszę. Jezu, to przepraszam, bo wiesz, to ja chyba to, że o nie śmieliłeś mnie, absolutnie. Innym człowiekiem też byłem 2 lata temu, więc... Naprawdę? Ja mi się wydaje absolutnie, bez urazy, że jesteś cały czas tym samym człowiekiem. Nie, nawet jakieś stare tematy z Hypera. Zmieniało w międzyczasie, więc... Jak z Hypera coś oglądam, ja wiem, że jakby, wiesz, czas nas zmienia, ale... Bardzo bym chciał tak myśleć, ale wiem, znaczy ja się znam dosyć nieźle, tak mi się przynajmniej wydaje i wiem, co się... jestem samoświadomy w miarę, tak, powtórzę, tak mi się wydaje. Mówię, że bardzo wiele u mnie się w życiu pozmieniało, moje nastawienie też się bardzo zmieniło. Miałem akurat wczoraj, żeśmy mieli jako gościa Kubę Kowalskiego, też ci znanego Kubitusa. Kuba mi to sam powiedział, on się spodziewał w ogóle, że będę dużo bardziej agresywny właśnie w trakcie wywiadu i że się będę chciał kłócić, a tego nie robiłem. Co jest dużą zmianą w moim podejściu. Dobra, na razie to może powiedz cześć, jestem Tadeusz, miło i tak dalej, bo chyba nie padło to jeszcze. Tadeusz. Nie, powiedziałem na samym start. Tak, ale jakby wiesz, cieszę się, że jesteś, dziękuję, że udało się ci tu znaleźć. Mogę o tobie długo mówić, ale jednocześnie chciałbym, żebyś też trochę o sobie powiedział. Z doświadczenia wiem, że tam przydługie gadanie o historii, skąd się wywodzisz, po parunastu odcinkach się dłuży, albo historie są podobne. Więc chciałbym po prostu zadać na razie... To nie sądzę, żebyś miał jakiegoś gościa z podobną historią do mnie. Właśnie. Bo mi się wydaje, jest, że raczej nie. Tak, jesteś antytezą nerda w nerdzie, czymś więcej i jednocześnie myślę niespotykanym typem zajarańca, tak bym to nazwał. Mówię, zawsze miałeś w moim serduszku specjalne miejsce od tylu lat, bo parę się znamy i parę więcej gdzieś tam cię obserwuję. Pomimo, że jak się poznaliśmy, to już nie wiem, czy to tak masz, że poznajesz kogoś nowego mniej więcej i wiesz, że będziesz się z tą osobą znał i dobrze klikał przez najbliższe kilka lat. Tak takie... jest, że czujesz. Tak, więc taki feeling absolutnie miałem z tobą, ale jednocześnie trochę żałuję, że nigdy nie miałem okazji trochę bardziej cię poznać. No to będziemy mieli teraz właśnie okazję. Tak, i właśnie po to jest ten wiedz, żebyś ty mi powiedział wszystko to, czego nigdy mi nie powiedziałeś.
A zawsze chciałeś, więc... Urodziłem się... To jest akurat powiedz, Stadziu, kim jesteś? Skąd przychodzisz? I urodziłem się w 1976 roku. Czyli to tylko 10 lat przede mną. 47 urodzinki właśnie mi piknęły niedawno. Jestem z Warszawy, tutaj chodziłem do liceum, tutaj studiowałem, tutaj pracowałem przez lata, ale zdarzało mi się z Warszawy wyjeżdżać. Zaczynałem pracę w branży, bo chyba tak naprawdę to do tego, od tego jest warto zacząć. W 95, na przełomie 95 i 96 roku tekstem do Gamblera, to była recenzja, właściwie opis gry Ascendancy. I tak mi się udało zaczepić na następnych, ile tam było, od 96 do 99, żeśmy Gamblera robili, czyli 3 latka. I to był takie pierwsze wejście w ogóle jakby w świat gier. I to jest właśnie to, czego się już nie da za bardzo powtórzyć, tak? Jak się tam czasem ludzie pytają, jak zacząć pracę w branży, jak ty zaczynałeś. No moja praca w branży się zaczynała w innych czasach. To tak jak ktoś pyta, jak zacząć robić firmę teraz. I, no. Jezus, przepraszam, ale... Cześć, kocie. Tak. To Zużyce, nie wiem. To jest Buba. Nie, dobrze. Dicia, tak jest. Zacząłem w Gamblerze, jeszcze tam w międzyczasie zdarzyła mi się pierwsza przygoda z telewizją w ogóle. To był taki program pod koniec lat 90. na TV4 leciało coś takiego, to się nazywało Meta. I to była polska wersja programu Giga. Prowadzone było to przez króliczka Playboya, królicę Playboya właściwie. Było tam z 8, właściwie nie, takich prawdziwych nerdów, to bym powiedział, było nas 3. Jeszcze był Bartek Dranczyk i jeszcze Jacek, Jezus Maria, zawsze zapominam, jak Jacek ma na nazwisko. Jacek mnie niedawno odzyskałem, bo Jacek ma w ogóle nazwisko na Facebooku pisane po francusku, więc to nie jest jego nazwisko. Okay. Ale odzyskałem ostatnio właśnie znajomość. To był taki pierwsza styczność właśnie z kamerą, tam się otrzaskałem. To jest bardzo ważny właściwie moment w mojej karierze, bo dzięki temu później, jak tych ładnych parę lat później, 5 lat później, Tomek Kreczmar zaproponował mi w Fajperze, to ja już miałem jakąś podstawę, tak? Już kiedyś pracowałem w telewizji, już się nie bałem kamery, nie byłem, byłem z nią w jakiś sposób oswojony, nie wiem, czego się można spodziewać. No i to na pewno bardzo pomogło w rozpoczęciu pracy właśnie w telewizji, przy Radio Terytory, które żeśmy robili przez 6 lat, zrobiliśmy 6 sezonów, ale zrobiliśmy tego o 50 odcinków mniej niż mojego obecnego programu, czyli niż FOPy, a to o tym za chwilę. W międzyczasie. Nie, no tak, i ja w ogóle wiecie, że ten wywiad to nie będzie wywiad, to będzie monolog, który będzie tylko przerywany wtedy, kiedy mi się uda. Więc Jezu, nie, jeśli ktoś tęskni za moim głosem, to już możecie się z nim pożegnać, bo hirkom Stadziu. Ale tak, właśnie jest. To się będę streszczał. Potem był jeszcze. Tak, Axel, absolutnie. Trzy minuty. W którym żeśmy robili gazety Komputer Świat Gry i Play Wszystko Gra przez lat 12, od 2000 do 2012. Pod kierownictwem między innymi Aleksa Uchańskiego, Marcina Przasnyskiego, no tam wszyscy się przewinęli z starego gamingu. Kogo sobie zaliczysz? Gulek, Koso, naprawdę, no to Mielu, każde nazwisko, które kojarzycie prawie z tych starych czasów, Ruszkin pisał przez całe lata tam też do nas, to te osoby się jakoś tam przewinęły właśnie przez Axla. To było strasznie fajna przygoda. To jest moje główne źródło utrzymania przez 12 lat, do momentu, kiedy prasa drukowana się zaczęła zwijać. Przyszedł rok 2012, kiedy w jednym roku skasowały się pisma growe w Axlu, a w grudniu zamknął się Hyper. No i to był taki moment, kiedy stwierdziłem, że trzeba, że dostałem też propozycję tutaj też od naszych wspólnych kolegów, od Radka Zalewskiego, który przyszedł wtedy, Radek był i Michał Gębicki, którzy wtedy rozkręcali CDP.pl. Oni mi zaproponowali pracę przy rozkręcaniu właśnie tego sklepu. Trochę miałem być twarzą tego sklepu. Popracowałem tam rok i tak się poskładało, że ponieważ ja już byłem wtedy bardzo mocno wkręcony w Ligę Legend, byłem bodaj pierwszym dziennikarzem, stąd się znamy przecież, jakby nie było tutaj właśnie jeszcze ten moment, tak. Bo to się zahacza. W 2010 roku zaczęliśmy w Hyperze robić program e-sport. I jednym z pierwszych w ogóle wydarzeń, które żeśmy coverowali, było East Games United, organizowane przez niejakiego Mateusza Szukajta i Bartka Kusznerkę. That is me. Bardzo pozdrawiamy tutaj. Tak, nie wiem, tak. Czy Bartek ogląda, muszę podesłać. No, no to obejrzy później. Pozdrawiamy cię, Bartek, bardzo serdecznie.
To był moment, kiedy ja już grałem bardzo aktywnie w ligę i byłem takim, to wiele osób potwierdza, że byłem pierwszym dziennikarzem, który się tą ligą strasznie zajarał i nawet powiedziałem w 2010 roku, mam na to świadko, że to zobaczycie, to będzie kolejna wielka rzecz we sporcie. No i już tam właściwie 2 lata później to była największa rzecz we sporcie na świecie i to był też rok, kiedy był pierwszy IEM w Polsce, 2013 rok. Mówimy już teraz właśnie po tym, jak pracowałem ten pierwszy rok w CDP.pl. No i w lutym 2013 roku miałem niezwykłą możliwość poprowadzenia sceny League of Legends na rzeczonym IEM-ie pierwszym. Razem do spółki z Marcinem Lelątkiem, Lelątko, który był wtedy takim człowiekiem od StarCrafta głównym, It's Morgul niejaki, też bardzo pozdrawiam. Bardzo taka ważna osoba na mapie polskiego StarCrafta i polskiego esportu. No i my razem tę scenę poprowadzili, on robił StarCraftową, ja robiłem ligową, jeszcze do tego był Paul Chaloner, czyli Red Eye, który dał mi świetne cukierki na gardło, jak mi wysiadło gardło trzeciego dnia, bo się za dużo wydzierałem. No i to był też taki pocałunek bardzo mocny z Riotem, tam Riot był obecny bardzo mocno i w Riocie był też człowiek, który też się na mnie trochę wychował i on mnie do tego Riota ściągnął, znaczy zaproponował mi pracę. Ja się tam zrekrutowałem, w tajemnicy oczywiście, no bo wiadomo. No i nagle się okazało, że... Riotowi się nie odmawia. Chociaż w sumie, no może... Nie, come on, stary. No, ja byłem wkręcony po uszy w Ligę Legend, prowadziłem właśnie IEM w Katowicach i dostaję ofertę pracy w Riocie. No to no brainer. No niestety w tym Riocie się ale nie udało. Wiesz co, teraz jak mi wpadło do głowy, czy ty się kiedyś nie zastanawiałeś, żeby... Czy ty nie powinieneś był się wkręcić... w coś bardziej niż pracowanie dla Riotu? Ja wiem, że to dziwne ale pytanie w może. W jaki sposób? No, żebyś był drugim Carlosem i założył własny e-sport. I to nie miało absolutnie żadnego sensu i dalej nie ma sensu. I nie, to, że to nie ma zakładanie sensu. Zakładanie teamów e-sportowych. Znaczy, wiesz co, ja mogłem zostać streamerem. To była jedna rzecz, którą mogłem zrobić, tylko nie mogłem, bo nie miałem internetu w domu dobrego. Tak? Tutaj to miejsce, w którym teraz siedzę, do 2017 roku, a dodam, że to prawie centrum Warszawy. Nie centrum, ale blisko. Do 2017 roku miało 10-megabitowy ASL-owy po miedzi internet postawiony, więc tutaj mogłem sobie postreamować, wiesz, pooglądać streamy ewentualnie. To było maksimum, co mogłem zrobić. Masz pozdrowienia od Adriana Pawlaty. Człowieka, który po części wychował moje gamingowe młode czasy, tak cię pozdrawia. O, to miło bardzo. To właśnie, czy zdarza ci się, że chodzisz po ulicy i ludzie cię zaczepiają? Nie, już nie, bardzo rzadko. Ale kiedyś zdarzało, nie? Ja to nazywam branie, że mam branie. Miałem brania wielokrotnie i cały czas się to jeszcze zdarza i to są w ogóle strasznie, zwłaszcza teraz, to są super przyjemne, zawsze były, ale teraz są jeszcze przyjemniejsze, no, że ktoś pamięta w ogóle, tak? Bo to już... Pamiętaj, że to jest jednak pokolenie temu. Ja myślę, że za 2 pokolenia temu, nie? Tak naprawdę ci, nie, którzy... No tak, no, w rozumieniu takim, ale ja jednocześnie trochę traktuję, że te pokolenie dzieciaków, które tam w 11 no, się tak, to te pokolenie... Tak, to te pokolenie dzieciaków, które zaczynało swoje przygody z graniem przy początkach znaczy, League of Legends, to już mają swoje, mogą mieć już swoje dzieci albo kończą studia, tak? Dzieci, które urodziły się, kiedy ja zacząłem robić kajpera, teraz mają 18 lat. No, tak. Ta, więc dlatego mi chodzi, że to drugie pokolenie tak naprawdę teraz już... Czyli masz rację, tak, oni już teraz mogą robić własne dzieci. Tak, ja jestem twoim pierwszym pokoleniem. Ja jestem pierwszym pokoleniem wychowanym na Tadziu. To tak się to nazywa, myśmy to znaleźli na to nazwę bardzo fajną, bo jakby właśnie tych fanów hypera nie da się zbić w jedną grupę wiekową. To są ludzie, którzy mają po 40-50 lat, są ludzie, którzy mają po 20, no to ciężej jest znaleźć młodszych, no bo jednak ten program przestał już być emitowany od lat. Ale tak jak mówię, to jest bardzo duży przestrzał, dlatego kiedyś ktoś do mnie podszedł, właśnie ten, i mówi, że on jest generacja hypera. Ja mówię, o stary. A, faktycznie. Właśnie żeś mi, dał nazwę na naszą, na jakby określenie widzów, którzy oglądali Review Territory. To jest dokładnie generacja, pokolenie hypera, czy też generacja hypera i to mi bardzo właśnie siadło. I ta generacja cały czas gdzieś się pojawia, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że wiesz, ja nigdy nie byłem jakimś super celebrytą. To my z Radkiem Nałęczem, z którym robimy program, mamy nasze powiedzenie, że jesteśmy nano-celebryci. Dosłownie nano-celebryci. Nie wiem, czy nano. Myślę, że nie obraź się, ale myślę, że jesteś takim trochę antycelebrytą tak naprawdę. Takim trochę Kubo Wojewódzkim, ale który nigdy nie chciał
chwycić okazji, która pewnie się pojawiała kilkukrotnie przez całe twoje życie, albo parę razy się, myślę, że co najmniej pojawiła. Dlaczego nie chciał chwycić okazji? 150 odcinków programu, który z całym szacunkiem uważam, że jest w cholerę ja wiem, nie, no właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi, że jakby masz za sobą niesamowity sukces za jakby sukcesem tak naprawdę przez całe swoje zawodowe życie. I tak naprawdę cały czas jesteś gdzieś w jakimś takim nukleusie polskiego game devu czy gamingu, jakkolwiek go nie nazwać. Ale jednocześnie, wiesz, ja myślałem, że tak mi się wydawało parę lat temu, albo jak się poznawaliśmy, że wejdziesz na dużo bardziej celebrycki poziom, że będziesz dużo szybciej prezesem, że dużo szybciej będziesz, wiesz, udzielał wywiadów w Forbesie i tak dalej. I dlatego mi się wydaje, mogę nie mieć racji absolutnie, ale wydaje mi się, że właśnie, tak jak pamiętam Kuba Wojewódzki przy pierwszych gdzieś tam swoich wywiadach, już nie pamiętam, u kogo on miał wywiad gdzieś tam 20 par lat temu i ktoś mu zadawał pytanie, no, dlaczego w ogóle masz prawo mianować się jakimś tam młodym celebrytą, tak? Ja powiedział, bo chcę, tak? Bo wiem, że dobrze to robię, że ludzie u mnie na wywiadach się otwierają i wiem, że jest mi przeznaczony robić coś więcej. Jakby miał w sobie taką niesamowitą siłę, wiarę w siebie i jednocześnie taki drive do robienia czegoś absolutnie poza skalą i poza oczekiwaniami innych wokół siebie. Nie jestem takim człowiekiem. Ja wiem, ja po prostu. Wiem, znaczy, jak, nie ma, jakaś nie część sobie... mnie chciała więcej Tadzia, o tak bym to nazwał. Znaczy ja jestem już mocno zmęczony tym, że mnie znają ludzie, szczerze. To na dłuższą metę nie jakby... Znaczy ja już nie cierpię z tego jakiejś takiej... Nie wiem, czy to jest radość, satysfakcja, ale to jakby w ogóle celebryctwo mnie nie jara i nigdy mnie nie jarało. Nie mam jakiejś strasznej potrzeby dzielenia się z wszystkimi, nie wiem, szczegółami mojego życia z ludźmi. Znaczy wiesz, no jakby teoretycznie większość ludzi tak ma, tak? Ustalmy sobie. W takim razie... Większość ludzi jest. Podejrzewam, że dlatego, wiesz, jak większość ludzi nie zostałem celebrytą. No. Tak, nie, jakby, wiesz, no ale ty miałeś jakby... Ja jestem znany w naszej branży i tak. W naszej branży coś mi się udało na pewno osiągnąć. Mówię naszej polskiej, bo na przykład zachodniej nie jestem znany. Mimo, że jestem często dłużej w tej branży od bardzo wielu osób, które są znane. No, ale to jakby też jest specyficzne. To Polska, a nie Ameryka. No jakbyś był na... podobnym poziomie, podobne rzeczy robił w Stanach już dawno, byłbyś no, w jakimś innym kosmicznym miejscu. Tak, zwłaszcza 150, znaczy ja mam ukrywam troszeczkę taki smutek, że FOPA, która jest naprawdę świetnym, pod każdym względem świetnym programem. Znaczy mamy fajnych gości, jest to super realizowane przez bardzo profesjonalny team, w bardzo profesjonalnym studiu i mam taki smutek wewnętrzny, że nie jest content, którego ludzie szukają, który ludzi interesuje poza grupą, która jest zainteresowana. Wiem, że ta grupa jest i to jest całkiem... To mamy fanów. Znaczy, ale wiesz, to nie jest, no, wiesz, no, nie jest chciał... to podcast na setki tysięcy widzów. Tak? Nie chciałbym się podśmiewać z niektórych, ale wiesz, niektórzy twierdzą, że w Polsce jest 14 milionów ludzi, graczy. Więc jak to wychodzi, że 14 milionów graczy w Polsce jest i oni masowo nie oglądają FOPy? Jak to się dzieje? Wytłumacz nam, Tadzie, jesteś ekspertem i tak dalej. Nie, może po prostu to jest moje przekonanie, że robimy dobry program, on wcale nie jest. Tak jest. A może po prostu wszyscy trochę żyjemy od paru ładnych lat, bo ja ogólnie jestem optymistą, ale jeśli chodzi o takie postrzeganie naszego rynku... Ja już nie. Zaraz do tego przejdziemy, spokojnie. Daj chwilę. Pomimo optymizmu takiego ogólnego wrodzonego, wydaje mi się, że od paru lat powtarzam wszystkim, że nie, słuchajcie, nie jest tak ekstra. W Polsce nie ma 14 milionów graczy. E-sport nie jest aż tak olbrzymim zjawiskiem, jak się wszystkim wydaje. Tam wcale nie ma pieniędzy. I branża gier no jest trudna, ale jednocześnie i mamy Wiedźmina, i Nightline, i tak dalej, i tak dalej. Super sukcesy, milion sprzedanych kopii, ale tak naprawdę jesteśmy tylko jakimś tam fragmentem, dobrze robimy, jesteśmy super rynkiem eksportowym,
produktów growych, ale jednocześnie... Ale właśnie nie jesteśmy jakoś super rozpoznawani z tego powodu na świecie. I to jest tak, tak, jakby żyjemy wszyscy w tej bańce, że jesteśmy tacy ekstra, wystarczy pojechać na jeden czy dwa eventy za granicą i już ludzie z Hiszpanii to traktują nas jak naprawdę, no, barbarzyńców na białych niedźwiedziach. I dziwię się, że w ogóle mamy komputery, tak? I myślę, że no, Polska, po prostu jesteśmy tylko i wyłącznie w Polsce i... No, no to jest trochę ograniczające. Przebić, tak, jest ciężko przebić pewien szklany sufit. No pytanie, kiedy FOPA International? No? Nie zapowiada się. Mieliśmy w planach nawet zaprosić gości, ale tłumaczenie to są bardzo duże koszty. I po prostu w budżecie programu nam się to nie spina. Także. Tłumaczenie... No nie, no już wiesz. Znaczy, no nie wiem, no. Nagrać lektora, robić podpisy, no to nie jest... Wiesz, to jest tak jak z game devem, że ludziom się wydaje, że game dev jest, to tam, nie wiem, zrobienie szklanki, wstawienie na scenę. Wczoraj żeśmy... Kurde, dogadałem się na barter, ja ci zrobienie skinów, zrobienie skinów do broni, tak? I skiny nie weszły do tego. I ktoś tam mówi, ale przecież to jest takie proste wrzucenie skinów do broni. A to żeśmy powiedzieli, no nie, zrobienie skinów do broni. To nie jest tylko zrobienie skinów do broni, to jest wrzucenie na każdą brońkę tego skina, testowanie go, podpięcie w sklepie. W sklepie masz, jak jesteś na niedoczasie, to masz wybór, czy podepniesz, nie wiem, w sklepie rozwój broni, tak, albo postaci, albo skiny. No, jak taki wybór, to chyba jest proste, że wolisz rozwinąć rozwój broni, tak, i progres postaci, a nie kosmetyki. Więc no, tak zawsze samo pięknie właśnie... sprowadza życie i jego rzeczywistość do gameplayu. To niesamowite. Staram się od lat do tego poziomu dotrzeć, ale tak. Właśnie, jesteś człowiekiem gameplayem, jakby od grania, tak? Od takiego grania. Nie? To jakby, bo tutaj Michał Azarewicz, siema, rzuca, że właśnie propaganda sukcesu polskiego game devu to jeden z największych raków w branży. Tak? Nie, to nie jest rak. Nie, to nie jest rak. Michał, nie, Michał zawsze tam, wiesz, mocno rakuje. Jest mocno zopiniowany. Ja lubię jego opinię czytać. No, nie zawsze się z nimi zgadzam. Tutaj się nie zgadzam, bo uważam, że bez tej propagandy sukcesu to też nigdzie nie dotrzemy, tylko chodzi o to, żeby jak to było? Żeby te plusy nie przesłoniły nam minusów, tak? Tak, zdecydowanie. Polska branża jest moim zdaniem cały czas jedną z najmocniejszych na świecie. Mamy gigantyczny potencjał produkcyjny, mamy niskie koszty produkcji cały czas, dużo niższe niż na Zachodzie. Więc tutaj jest jakby ten, tylko że no, przez te ostatnie lata troszkę się ta branża też pozmieniała na różne sposoby. W dobre, w złe, weszły te wszystkie kwestie finansowe się pojawiły, tak? Finansowanie z giełdy, New Connecty. To z jednej strony umożliwiło wielu bardzo ludziom stworzenie fantastycznych gier i mamy mnóstwo takich przykładów, łącznie z symulatorami, które ja osobiście kocham, tak? Ja jestem wielkim fanem symulatorów, uważam, że to są niezwykle relaksujące gry. I strasznie żałuję, że Power Wash Simulator nie powstał w Polsce w ogóle, tak? Jedna z moich ulubionych gier tego rodzaju. Zen w formie gry, absolutnie. Siedzisz i kurde, wiesz, wodą... No, tak, jak i wiesz, wszystkie renovatory, tak? Renovatory, prostu... tak, to nie są złe gry, no i to są... Robisz gry, mega prostą męską rozrywkę, tak? No, jak sam siedzisz i sprzątasz, w sensie jak facet odkurza sobie, to słuchaj, chilluje ja się. Powtarzałem, no. Ja zawsze powtarzałem, to jest to, czego coś, co mnie, nas różni chyba też z dziewczynami. Faceci są zorientowani na błyskawiczny wynik, tak? My lubimy instant gratification. I dlatego ja zawsze lubiłem zmywać i zawsze lubiłem odkurzać na przykład, tak? Ale nie lubię robić prania czy gotować, bo tutaj nie mam instant gratification, tak? Tutaj mam to wszystko rozciągnięte w takim czasie, że tracę jakby ten cel, a ja lubię przetrę jest czysto, więc dlatego mnie też te power washe tak jarają, nie? Żeby było brudno, jest czysto teraz. Dobrze, wracając do raków, wracając do raków, co jest dzisiaj rakiem naszym growym, game devowym? Co jeszcze, bo parę tych raków było różnych. I co jest dzisiaj, twoim zdaniem? Bo tego akurat pytanie nie zadałem. Wiesz co, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy na przykład kwestie inwestowania giełdy inwestującej w gry to jest jednoznacznie rak czy nie rak. Bo tak jak mówię, no są z tego złe historie i bez liku jest takich opowieści, gdzie tam zostali ludzie przekręceni, inwestorzy przekręceni. Ktoś zrobił rak pula, nie rak pula i wiesz, cuda na kiju.
No ale mówię, no z drugiej strony jest też ta strona, która daje nam tym małym studiom możliwość rozwinięcia się i wydania gier. I wiesz, no powiedz takiemu, nie wiem, Dragon Entertainment, które robiło przez lata bardzo nieudanego MMOsa i wtopiło w nim masę kasy, ale to był ich projekt marzeń, a potem zrobili, oni zrobili, zdaje się, że tego. Gas Station Simulator. Mm-hmm. Stary, ja bym chciał zrobić Gas Station. Ja to też staram się to mówić i studentom na WSF-ie, z nimi rozmawiam i też moim znajomym, młodszym deweloperom. Ja wiem, że oni wszyscy chcą zrobić swoją wymarzoną grę i chcą, żeby to była ambitna, piękna i tak, ale gdzieś mi się wydaje, że równie słuszną drogą jest zrobienie najpierw czegoś, co jest może mało ambitne, ale da pieniądze na operację po prostu. Tak. Nie, oni chcą od razu zrobić swoją drugą albo trzecią grę, tak naprawdę. Oni chcą od razu zrobić drugą albo trzecią grę, tak. Prawda. No dobrze, czyli nie masz jakby raka. Nie jestem w stanie, znaczy dobra, jest na pewno, rakiem są... O, dobra, mam. O. Ale to nie wynika z game devu, to wynika niestety z Polski, czyli regulacji na rynku pracy. Mhm. Uważam, że to, że polski rynek jest tak uregulowany, jaki jest, że działamy na umowach o zlecenie, czy B2B jakimś, wiesz, samozatrudnieniu, to jest wszystko, to jest rakowisko. Pracownicy nie są chronieni, więc bardzo często zdarzają się sytuacje, w których szefowie to wykorzystują i robią to, co. No, powiem więcej. Jakby... Generalnie znam dużo polskich firm, w których rakiem jest szef. I, to ja. That is me. Nie jesteś takim Januszem, jak wiesz. Chciałbym być w końcu tym złym Januszem, kiedyś się stać, mieć hajsiwo i mówić, słabo mi tu pracują. Dotrzeć do tego złego poziomu. Ale są tacy ludzie, którzy pomiatają swoimi pracownikami, ich nie szanują i te historie tam, wiesz, one nie są publicznie wyciągane, one bardziej chodzą po kulisach. Ale niestety, znaczy wiesz, to się wzięło z tego, że ten game dev się tak porozwijał, że pojawili się bardzo często przypadkowi ludzie. No są historie gości, którzy robili, pracowali w warsztacie, w fabryce sprzedającej mięcho na przykład, tak? I potem stwierdzają, dorobili się i że oni sobie założą firmę. I potem przekładają polski stosunek pracy i stosunek do pracownika na game devy. No może trochę fajnie by było, jakby polski game dev edukował w perspektywie w szacunku do pracy człowieka, ludzi z innych branż, no ale to rozumiem, że też długotrwały proces. A jednocześnie trochę dodam, że jeśli chodzi o, bo tak, umowy śmieciowe, tak, ale jednocześnie ostatnio od paru osób, no już jakby mających ze sobą kilkanaście lat w pracy w branży, że problemem jest na przykład umowa o pracę, w której masz 3-miesięczne wypowiedzenie i jak się nie zgodzi twój szef, no to tam przejść, no to nie przejdziesz, tak, no bo jakby musisz się zgodzić na to, żebyś wcześniej gdzieś tam odszedł. Nie? I znam ze dwie ostatnie dosłownie historie ludzi, którzy musieli się z tym troszeczkę przewalczyć, tak, bo ale wiesz, szef uznawał... konkurencji jest bardzo często zapisywany w umowach o pracę. Tak. Wydaje mi się, że jednak umowa o pracę jest dużo bardziej uczciwa na końcu niż to, co jest, niż te wszystkie właśnie konstrukcje dziwne, na których stoimy, tak? No okej, okay, dobrze, to jest jakby ciekawy argument, bo faktycznie dawno już tego nie słyszałem, no bo jakby mieliśmy te kilka okresów po kolei, tak, bo giełda, bo tam, prawda, crunch swoją drogą. W tej branży mało kto zatrudnia na umowę o pracę. Zatrudnia zwykle, jeżeli ma pieniądze unijne i ma wymagania odgórnie narzucone, że musi za te pieniądze kogoś zatrudnić na umowę o pracę, a większość próbuje minimalizować koszta w dosyć oczywisty sposób. Więc tak, jakbym miał wymienić tego raka, to stosunek pracy. Brak związków zawodowych, mimo wszystko też uważam, że to jest zupełnie w Polsce przecież nierozwinięte i jakby znowu ci pracownicy nie mają. Super byś pasował na szefa związku zawodowego. Ja nie pasował. Absolutnie nie pasował. Bo ja nie mam w ogóle takich inklinacji. Ja jestem kreatywem, to mnie przede wszystkim. Najbardziej co mnie jarało teraz, jak żeśmy pracowali przy Slawiku, przy którym niestety już od pół roku nie robię, to było siedzenie na kolach. Ja lubię siedzieć na kolach z ludźmi i z nimi rozmawiać o tym, co oni robią, feedbackować to, wymyślać, rozwiązywać, wiesz, problemy, dawać jakiś mój input. To jest fajna rzecz.
Czym, zanim, bo w sumie nawet nie skończyłeś historii siebie, swojego, no ale tak jakby możemy tak, zrobić. No właśnie, overturno możemy. Nie, to nie wracajmy, wrócimy do tego na sam koniec. Nie, wrócimy do tego na sam koniec. Co ze Slavic Punkiem? Powiedz mi, co się dzieje się? Slavic Punk wychodzi niedługo, mam nadzieję. Nie wiem dokładnie, dlatego że no jakby nie jestem już w teamie od pół roku i też nie mogę mówić za nich, jak jest plan. Bo nie wiem, autentycznie. Na razie pokazali trailerek, który mi się bardzo spodobał. Nie brałem już udziału przy pracach nad trailerem. Bardzo mi się podobało, że zażarł na IGN-ie i że zebrał tam chyba 350 tysięcy odsłon. To jest moim zdaniem duże osiągnięcie. I widziałem też jakby sentyment widzów, tak? Bo ja lubię sobie wejść w komentarze pod takimi rzeczami i popatrzeć, jaki jest właśnie ten ogólny nastrój odbiorców i to trafiło chyba. Także mam nadzieję, że gra się uda i że się sprzeda. Co myślisz w perspektywie Showgunnersu? Bo dużo w nią włożyłem. A jak to widzisz w perspektywie Showgunnersów? Bo to chyba trochę będzie... Showgunnersy? Właśnie. Showgunnersy, proszę bardzo. No widzisz, no. Od artificerów. Ale to jest zupełnie inny rodzaj gry przecież. Mówisz o tym, ja wiem, ale jakby no feeling jest, wiesz, no nie, jeden jest taktykiem, drugi jest top-downem, ale... Jedno jest taktykiem, a drugie nie jest taktykiem. Jedno jest strzelaniną akcji z elementami stealth, a drugie jest turniejem jakimś, tak, znowu turowym. No. Jedno tak. jest UFO, drugie jest... Nie chcę mówić Ascentem, bo to nie jest Ascent, mimo że to często było porównywane do Ascenta, to gdzieś tam oczywiście z Ascenta żeśmy brali jakieś inspiracje przede wszystkim w wizualce, znaczy inaczej, nawet nie w wizualce, w sposobie prezentowania wertykalności była nasza główna inspiracja, tak, że patrzyliśmy, jak oni zrobili wertykalność u siebie, jak pokazali właśnie to, że jest przestrzeń gdzieś tam dół i to chcieliśmy od nich kopiować. Mi się osobiście Ascent na przykład nie podobał. Zupełnie mnie nie zainteresował, nie chciało mi się w niego grać, nie podobała mi się strasznie główna postać. Poza tym nie do końca uważam, że to jest gra cyberpunkowa, mimo że się tak o tym mówi. To jest dla mnie. Właśnie ten cyberpunk jest i tu, i tu. To jest hard science fiction. Nie, cyberpunk jest u nas, a tam jest hard science fiction z obcymi, z jakąś burzę, bazą kosmiczną w ogóle. No to nie jest dla mnie cyberpunk tak do końca. Podobnie jak i zresztą nie do końca cyberpunkiem jest dla mnie Altered Carbon, ale to jest moje osobiste odczucie. Myśmy się starali zrobić Slavika dużo bardziej. W takim klimacie... Slavika, tudzież kiedyś cyberpunka, ale już teraz Slavika... Została zmieniona nazwa, kiedy kacapstwo najechało nam sąsiada, no, krótko mówiąc. Tak. Ale mieliśmy tu bardzo poważny zgryz w ogóle, tak? Ale nie żałuję, bo ten pivot, który żeśmy zrobili, uważam, że był słuszny i nie chciałbym też, żebyśmy my robili grę o Rosji z Rosjanami, z rosyjskim językiem, polskimi rękoma w Polsce. No, widzisz, jakby message tam dalej gdzieś tam jeszcze nie wiesz, no nie dotarł, bo akurat na YouTubie Mr. Smith rzuca, że jest jak ogromny fan prozy Gołkowskiego, nie mogę się doczekać cyberpunka, nie? Więc jakby ten message jeszcze tak nie siadł do końca, że to już nie cyberpunk, ale jakby no jednocześnie rozumiem, że nawiązanie. Czy wiesz co, tak naprawdę to w Polsce żeśmy zapowiedzieli to jako cyberpunk, a na świecie tak, czyli właśnie ten znaczy to już nie my, to oni. Announcement na ten światowy był już zrobiony pod nowym tytułem, czyli Slavic Punk Old Timer. Dobry pivot. Mi się to podoba, podoba mi się to tutaj skrywa. No dobrze, tak jak mówię, no strasznie dużo w nią włożyłem, tam jest, no jest tam dużo mnie, więc mam nadzieję, Jak się było byłeś prezesem? Nie, ja byłem creative directorem. Creative'em. Jak było, bo chyba takiej stricte pozycji chyba wcześniej nie miałeś, bo robisz różne rzeczy w różnych dużych firmach to była, growych. No, klasyczne rozpoznanie bojem. Wielkie wyzwanie. Niesamowita nauka. Pierwszy raz rzeczywiście jakby miałem pod sobą team, którym kierowałem. Zdarzało mi się w grach mieć team pod sobą, którym kierowałem, ale to jest co innego, umówmy się. Feedback, jaki dostaję teraz, po jakimś czasie jest w miarę dla mnie pozytywny. Znaczy wydaje mi się, że ludzie lubili ze mną pracować i że byłem w porządku gościem po prostu w stosunku do nich, tak? W porządku szefem. Bardzo a mogę spytać, czemu już nie jesteś? Bo w sumie... Ze względu na sytuację prywatną przede wszystkim. Okay. To był kluczowy jakby
kluczową sprawą było to, że moja życiowa partnerka dostała pracę w Berlinie, zresztą w Rajocie. Szczerze gratuluję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I z każdym kolem, który ona robiła w sprawie rekrutacji, ja wiedziałem coraz bardziej, że zostało nam 3 miesiące wspólnego życia, tak? A wcześniej żeśmy mieszkali ze sobą 3 lata tutaj. Mieszkaliśmy przez całą pandemię, żeśmy w ogóle tutaj, wiesz, siedzieli ramię w ramię. Tu jeszcze zostały po niej, wiesz, został monitor, nie? I no. Teraz mam stoisko do malowania aerografem. Jestem zapalony. Nie wiem, czy widać, ale laleczki z Warhammera. Widać. Ludziczki. Laleczki. To Kuba Kowalski zawsze o tym mówi, laleczki. Znowu malujesz te swoje laleczki, zabawki. No więc... Niewłaściwa nie nazwa. Słuchaj, z każdym kolem, który ona robiła, mi się pogłębiała depra. Po prostu. Mhm. Taki, wiesz, no dobra, no ale... Wyrok ten, wiesz, odroczony w czasie. No i to tak dojechało, że w pewnym momencie już nie byłem w stanie wstawać z łóżka po prostu. Przez pół dnia na przykład, wiesz, leżałem po prostu trupem. Depresja klasyczna. Dostałem na to leki. Obecnie już leków nie biorę, ale postawiłem je one po jakimś czasie na nogi. Zrobiłem sobie na razie przedłużone operacje, bo oprócz Polsatu nie mam w tym momencie żadnego stałego zajęcia. A Polsat jest taką, to jest, to nigdy nie, wiesz, to bardzo wielu ludzi postrzega mnie jako dziennikarza, a no. Polsat to jest tak naprawdę jakby druga noga, absolutnie, tak? W sensie to nie była podstawa mojego utrzymania, więc no, teraz jest taka sytuacja, że zobaczymy, co będzie. Nigdy w życiu nie miałem tak, że nie będę wiedział, co się ze mną będzie działo za miesiąc, za dwa. Mam tak od dłuższego czasu. Zobaczymy. Nie chciałeś do Berlina się przeprowadzić? To ja mam tutaj zobowiązania pewne, okay. Więc to nie jest takie proste. Poza tym, wiesz co, no, całą moją karierę ja budowałem w Polsce i jest ciężko mi troszkę. Ja już miałem w życiu taki moment, że znowu zostałem, mówię, postawiony w roli juniora. Rozbawiło mnie to swoją drogą dosyć. Ja mam 47 lat, mi się już nie chce zaczynać od nowa czegoś, wiesz? Już troszkę zmęczony tym jestem. Nie mam już jestem sobie w stanie to zrozumieć. Żeby wiesz, się rzucać. 10 lat temu, jak wyjeżdżałem do Dublina, to było tak. Easy. Do Rajota. To było easy. No 10 lat później już nie jest easy. Czego teraz chcesz? No jeżdżę tam bardzo często. Czego teraz chce Tadziu od życia? Kim chce być Tadziu za pół roku? Pokoju bym chciał. Stabilizacji finansowej. Tego bym chciał. Własna działalność. Zero stabilności. Zero emerytury. Ziomuś. Mam nadzieję, że trafi się jeszcze jakiś projekt, przy którym będę mógł pracować. Zobaczymy. Nie wiem. Nie masz przeczucia, że to na pewno się stanie? Dlaczego? Jakby wiem, że jesteś nerdem, tak? Ja wiem, że jesteś też trochę jakby wszyscy w środku smutnym chłopakiem, który nie wierzy do końca w siebie, tak? Bo kurwa, możemy się chyba przyznać wszyscy przed sobą, tak? Może chyba odpowiedziałeś na pytanie. Może z tego do siebie, że... Tak, ale jakby wiesz, w końcu trzeba gdzieś tam to przebić, tak? W sumie mi się wydaje, że chyba zawsze o tym gadamy, jak się widzimy. Ale parę razy jak rozmawialiśmy, mówiłem ci... Będziesz streamował, będzie fajnie, jeszcze będziesz gry robił. Streamowanie też było i streamowanie absolutnie nie zażarło, więc wiesz, no. Bo jesteś stary, no. Streamy przez 3 lata. Stary, no. Po 3 latach stwierdziłem, że to trochę zmierza do nikąd. Po prostu jeszcze do tego to mi zabierało jednak całe wieczory. Gdybyś zaczął 4 lata wcześniej, no to, ale to nie ma co, nie ma co do tego wracać. Zaczęli razem ze mną i są więksi. No. Nie szukając daleko, pozdrawiamy Borysa. Da się, no. Nie, no tak, no, no ale co? No, stary, no, da się, no to nie za. Na który no. Duży influencer cię pociągnął na plecach? No a to znowu, widzisz, no nie mam takich opcji, żeby się no pociągnąć na czyjś plecach. Pozdro no. Dla Borysa, ale Borys zapytany przeze teraz mnie. To Borys. No to Borys ciągnie. No tak, ale jednocześnie zadałem pytanie nie, w zeszłym roku chyba na digitalach, tak? Jak to zrobić, żeby mieć dobry podcast i jakby urosnąć z nim? No, trzeba mieć znajomego youtubera, influencera, który da ci zasięg i to tyle, tak? That's it, tak?
Bo realnie wszystkie podcasty gamingowe czy growe, czy większość z nich tych topowych w Polsce, no wszystkie są na stosunkowo wysokim poziomie. A realnie niewiele z nich ma naprawdę duże zasięgi, tak? Więc jakby już pomijając to, że i Borys z Rokiem też przez no ile, dobre dwa lata się tam też wychodzili zasięgowo, tak? Na nie, takie no, szerokie szybko, wody, nie? Bardzo szybko wyszli. Ja wiem, że ten initial, tak? Ale taki, żeby mieć paid partnership, no to jakby też zabrało troszeczkę czasu, nie? Więc jakby... No nie, w każdym razie tak mówię, no moja kariera streamerska jakoś się nie rozwinęła w nic konkretnego. Trochę na tym zarobiłem. Na pewno zbudowałem super fajne community, to jest przekochane i które uwielbiam. I jak jeszcze czasem odpalam streamy, to przychodzą i to są naprawdę przecudowni ludzie. Utrzymuję z nimi w ogóle kontakt też prywatnie, przynajmniej z częścią. Także jakby no, to nie był stracony okres w życiu, to absolutnie tak, ale jakby nie rozwinął on mojej kariery streamer. No dobra, no to chciałbyś być dalej, wrócić do miejsca, w którym byłeś, no, perspektywicznego, wiem, stabilnego. To jest mój problem w życiu, ja się pogubiłem całkowicie w tym momencie, ja nie wiem, co ja chcę. Słuchajcie, szczerze, tak, dokładnie te same zdanie Tadziu mi cytuje tak raz na 3 lata mniej więcej. Nieprawda, nie opowiadaj, stary, nigdy w życiu nie miałem, nigdy w życiu, powiatarzem, ja, okay. Nigdy w życiu nie miałem. Ja wiem, że teraz jest najgorzej, o tak. Gdybym nie wiedział, nie najgorzej, to nie, to najgorzej, to bywały gorsze momenty w moim życiu, ale to na pewno nie jest dobry moment. Mhm. I mówię ci, no nie wiem, co się stanie za miesiąc, nie wiem, co się stanie za 2 miesiące, nie wiem, co będzie za 3 miesiące. Ich weiß nicht. Okej, okay. Ale masz drive'a, że chciałbyś. Jeszcze masz to w sobie, tak? Tego małego, smutnego, biednego nerda, który chce jeszcze. Znaczy, bo wiesz, okay, wszyscy mamy w sobie smutnego chłopca, nie? Ale jednocześnie jednym chce więcej. Jednym z tematów, które żeś zarzucił tutaj, jak też jest on w opisie streama, programu, jest kwestia wypalenia. Ja nie jestem wypalony w game devie. Ja jestem wypalony w pisaniu. W dziennikarstwie się wypaliłem po 16 latach, czułem, że już mam, że żygam absolutnie. No to rozumiem, to mnie, że nikt tego od siebie nie oczekuje. Nie? No. Zawsze mówił stukanie w kamyczki tak zwane, tak jak w pisaniu na klawiaturze. Ja namiętnie stukałem w te kamyczki przez 16 lat i byłem dosyć w tym sprawny też, wiesz, 200 APM-ów, nie? To jest już dużo. Bo sobie zliczyłem kiedyś, ile jestem w stanie tam wystukać w ciągu minuty. I mówię, no to mnie wypaliło, tak? W sensie już doszedłem do takiego momentu, że już mi się nie chciało po prostu pisać o grach. Dalej mi się nie chce. Proponują mi tam czasem jeszcze, żebym gdzieś coś napisał. Zrezygnowałem z pisania do PSX Extreme, bo też mnie to męczyło i ta konieczność comiesięcznego napisania felietonu jawiła mi się jako obciążenie, a nie jako coś, wiesz, przyjemnego. Natomiast absolutnie nie czuję się wypalony w game devie. Okej. Okay. Ale nie wiem, gdzie jest dla mnie miejsce w tym game devie. Ja mam ten problem, że ja mam bardzo dużo doświadczenia, o którym żeśmy nie powiedzieli w końcu do końca, bo żeśmy nie przeszli przez cały ten. Odsuń troszkę no to... mikrofon, bo strasznie słychać ten. Sopanko moje. Przepraszam, ale tego taki nos. No, ta. To może wróćmy do tej historii. Wróćmy do tego, bo tak, to jest trochę moment, ten 2016 też jakby przekształcający ciebie Riot się skończył 2012 to był ten moment, w którym się tak naprawdę to wszystko pozmieniało głównie, bo w 2012 zacząłem pracę, pierwszy raz w życiu zacząłem pracę od 9 rano, wiesz, że jechałem na 9 rano i wychodziłem o 17 z pracy. I miałem weekendy. Pierwszy raz w życiu miałem weekendy od czasów, kiedy chodziłem do szkoły. Nie? Nagle się pojawiło w ogóle, wiesz, nowy paradygmat, że tak powiem, życia. W Riocie się nie udało i powiem ci szczerze, to jest jeden z moich większych bólów dupy, bo nigdy się nie dowiedziałem czemu. Czy nie przedłużono ze mną okresu próbnego? Mam mocne podejrzenia, że to była kwestia imby przede wszystkim, no bo do teraz mi się to odbija jeszcze czkawką i do teraz wraca temat FX imby. Który, żeby, jeżeli ktokolwiek wie, słyszał, albo nie wie, nie słyszał, to od razu wytłumaczę, był to pierwszy polski platformer, a przynajmniej jeden z pierwszych. W tych latach właśnie 2013 on miał po 2000, 2500 widzów, więc był olbrzymi. Był zawodnik zespołu sportowego. No i był to straszny szkodnik, tak? Znaczy on był wszystkim tym, co nam mówiono, że to nie jest dobre, tak? Szczuł na innych streamerów, grał na cudzych kontach, był toksyczny do granic możliwości. On był takim polskim ocelotem,
I on chyba troszeczkę chciał być polskim ocelotem, tak? To właśnie na nim się chyba najbardziej wzorował. I myśmy planowali na moją prośbę, nie moimi rękoma, w związku z czym on napuścił swoich widzów na żonę technika, który go zabanował, która musiała swojego Facebooka zablokować, żeby przeżyć, jakby wiesz, najazd dziczy. A ja na następne 10 lat, czyli do teraz, słyszę uwolnij FX Imbę, no, cały czas, mimo że no, sam się zniewolił, tak? Grał na cudzym koncie na streamie, więc jawnie łamał ten terms of service gry. Ja próbowałem do niego dotrzeć, jakby tak wiesz, na takim ludzkim poziomie z nim gadałem tam już na Skype'ie wtedy. On te rozmowy na Skype'ie wrzucił później swojemu community. Także to była beznadziejna sprawa. Wydaje mi się, że na końcu ona bardzo mocno też ważyła na tym, jak community na mnie, jak ta część community przynajmniej na mnie zareagowała i w jaki sposób tam wiesz, no nie szły mailiki. Znaczy wiem, że szły, bo wiem, że na mnie były skargi. Bo o tym się dowiedziałem. No i tak się zdarzyło, że bodajże w październiku mi podziękowali z dnia na dzień, w ogóle w środę o 15. Następnego dnia zabrałem rzeczy i wróciłem do Polski. Chyba miesiąc później, żeśmy zebrali z Irlandii i wróciliśmy do Polski, gdzie akurat już czekała na mnie praca w Redzie, bo pierwszą rzeczą, jak tylko poinformowałem, że wracam do Polski, to odezwał się do mnie mój serdeczny przyjaciel z Reda, który tam jest od bardzo dawna i jest bardzo ważną osobą. Powiedział, mamy dla ciebie pracę przy mobie, którą robimy tutaj w Redzie. Którą zresztą im swojego czasu wcześniej, jeszcze jak pracowałem w CDP, w jakiś sposób tam konsultowałem, bo oni do mnie podbili tam właśnie ten kolega razem z Adamem Badowskim do mnie podbili z pytaniem, jak wiedzieli, że ja jestem od Ligi Legend i że się znam na mobile, więc mnie poprosili, żebym tam to jakoś tam ocenił, czy to w ogóle ma ręce i nogi. No i ten projekt istniał i właśnie ruszył jakby w 2013, przełom 2013-2014 i do tego mnie ściągnął to. Pracowałem tam przez rok, po premierze niestety się żeśmy tam rozstali. Premiera się nie udała, więc podejrzewam, że to też musiało troszkę też zaważyć. A to był strasznie fajny okres, bo to było moje pierwsze liźnięcie takiego prawdziwego game devu, pierwsza praca w takiej stricte game devowej firmie. No CD Projekt to też wiesz, no fajne miejsce, poznałem tam masę ludzi, z którymi też dalej utrzymuję kontakty i których ubóstwiam, bo to był naprawdę CD Projekt przedwiedźminowy. Nawet mimo tego, że oni tam się crunchowali mocno, to było tak fajne miejsce, tam byli tak fajni ludzie. Na pewno tam były jakieś jazdy, których ja nie słyszałem, albo może nie wiem, zapomniałem, ale generalnie strasznie było to fajne towarzystwo ludzi robiących bardzo fajną grę. No i myśmy robili tam z boczku z troszeczkę innymi rękoma dużo mniejszy tytuł. Ja jestem zadowolony w ogóle z The Battle Battle Arena. On jak wyszedł, to miał bardzo dobre recenzje. Nas tam pogrążyła recenzja IGN-u, która była artyna. Odsuń ten mikrofon, bo dyszysz. No właśnie, sobie. Cały czas jestem daleko. Nie jest. Muszę oddychać do góry. Musisz tak. Wdech i bierzesz głęboki wdech i trzymasz. Coś mi to przypomina, ale okej, to jest... Dobrze. No już, i później po CD Projekcie miałem krótki moment w Poznaniu, gdzie pracowałem w firmie, której nie chcę pamiętać. Bardzo dobrze płaciła, ale to nie było najlepsze miejsce do pracy w życiu. Zresztą tam też miałem, ale tam to akurat ze względu też na miałem strasznie małe mieszkanie, taką ciasną klitkę. Strasznie lubię Poznań, uwielbiam Poznań. To jest jedno z moich ulubionych miast w Polsce. Warszawy, Katowic i... No ta akurat firma musiała wszystkich zatrudnić z polskiego gamingu. Wszyscy musieli przez to przejść. Wszyscy przez to przeszli. W każdym razie... Ty tylko w Techlandzie nie pracowałeś. Z tych wszystkich takich firm, przez które trzeba się przebić. Jak City. Się robiło... No w City, no ale to jakby... No. W jedenastkach nie pracowałem. To z tego było. No. Ty byś pasował do jedenastek właśnie. To jest do jedenastkach bym się pewnie odnalazł, bo to też... Fantastyczni ludzie są swoją drogą, strasznie ich zawsze lubiłem. Miłosz pisze, że... Dowiedziałem się ostatnio, że Paweł Feldman ma Chief the... Jak to było? Chief Business Development Officer, CBDO. No tak. Bardzo mnie to ubawiło. Nie, to fajna firma jest. Natomiast wracając do mojej historii... To jest tylko ci przerwę, że Miłosz rzucał, że do Dublina po tobie leciał rekrutacyjnie i też się nie dowiedział czemu. Nie wyszło, więc... Ja się nie dowiedział. Tak, więc... Nie chcieli powiedzieć. To jest w ogóle strasznie słabą akcją, dlatego że cała ta firma miała wypisane na sztandarze,
że jak ktoś coś przeskrobie, to mu się mówi, za co dostał bana, tak? Jak się dostawało bana w grze, to wiedziałeś, za co dostawałeś bana, żeby... I to było powiedziane, że dostajesz te informacje po to, żebyś mógł korygować swoje zachowanie. I mi tej sytuacji nie dano. Ja do teraz nie wiem, co ja tak naprawdę, wiesz, jakby... Bo na pewno moje osobiste jakieś... Ale słuchaj, tak szczerze się nad tym zastanów. Cechy charakteru też miały wpływ na to, stary. Ja jestem... Zastanów się. Jesteś... To potencjalnie wówczas byłeś... Myślę, że chyba najbardziej znanym growym dziennikarzem. Tego najwyraźniej. Nie? Oni tego nie chcieli. Po prostu. Ale jakby z perspektywy lat to jest mega smutna i słaba historia, bo człowiek, który był wówczas na pewno jednym z najbardziej znanych, jeśli nie najbardziej znanym dziennikarzem growym, do tego jeszcze w czasach przedinfluencerskich chyba właśnie takim trochę... No tak, nie, no, myśmy byli pierwszymi influencerami. Cornerstone'em polskiej influencerki. Do tego influencer pierwszego kontaktu od kołyski lolowy, tak? I mamy rozwijający się rynek, więc mamy na pokładzie kolesia, który nie może być bardziej pasujący do tej roboty. No więc właśnie moim zdaniem... Ja zastanawiam się, ktoś, kto podjął tą decyzję, musiał mieć naprawdę balls of steel, albo w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Na pewno moje quasi-celebryctwo mi tam nie pomogło. Znaczy fakt, Riot ma wpisane w swoje motto stay humble po dziś dzień. Ja się starałem być humble, ale jednocześnie ciężko jest nie zrobić sobie zdjęcia z 50 czy 100 fanami, którzy do ciebie podchodzą na evencie i chcą z tobą skleić piątkę, zrobić sobie zdjęcie z fist bumpem. Ja te zdjęcia były, wiesz, to też była taka akcja, to też się dowiedziałem, że to był problem na przykład, tak, że po PGA, zresztą PGA było moim łabędzim śpiewem, że po PGA ludzie z tych właśnie wyższych szczebli byli oburzeni tym, że na moim wallu jest masa moich zdjęć, gdzie ja fistbumpuję się z jakimiś ludźmi, tak, z fanami, że ja jestem egotykiem i że wrzucam takie zdjęcia, bo mam ego. No ja te zdjęcia wrzucałem nie dlatego, że miałem ego, tylko dlatego, że... Sounds like American bullshit. Tylko dlatego, trochę, że mnie oznaczali tam fani, z którymi z każdym z nich zamieniłem słowo, z każdym z nich, część z nich jest w ogóle u mnie w znajomych. Ostatnio spotkałem gościa, który był taki, właśnie na IEM-ie w Katowicach w 2013, był taki chłopaczek, który zrobił cosplay Teemo i wylądował na scenie głównej razem z profesjonalnymi cosplayerkami, które wtedy w ogóle też wybuchły tak naprawdę, wtedy się zaczął cosplay w Polsce przecież w ogóle. Wtedy wszystko się zaczęło, i e-sport, i Facebook, i cosplay, no, i wszystko naraz. Bardzo dużo rzeczy się zaczęło od tego 2013. Oczywiście nie zaczął się, bo prawda jest taka, że cosplay w Polsce istnieje już od lat i był świetny od lat i dziewczyny robiły... Tak. Fenomenalne rzeczy, tylko zostały zauważone tak naprawdę i wypłynęły na te szersze wody właśnie po IEM-ie. No i właśnie ten Teemo ostatnio do mnie podbił jako dorosły człowiek i żeśmy sobie ucięli pogawędkę, się spytał, czy ja go pamiętam. Ja pamiętam go z imienia i z nazwiska do teraz, także wiesz. Więc jakby to moje celebryctwo, powiedzmy, podejrzewam, że też mi zaszkodziło tam w Riocie. No w efekcie po pół roku się to skończyło, wylądowałem w Redzie żeśmy robili... Wracając jeszcze szybko ten recap, robiliśmy The Witcher Battle Arena, jestem zadowolony z tej giereczki. Potem wylądowałem na pół roku w Poznaniu, a potem wróciłem do Warszawy, gdzie tam jeszcze była jakaś opcja, ewentualnie zastanawiałem się, czy nie pojechać do Bydgoszczy w ogóle, do Vivida, bo dostałem ofertę. Przepraszam bardzo, ktoś do mnie dzwoni, muszę wyłączyć. To pewnie wiesz, Imba, tam odzwania, chce się pogodzić. Nie, dziewczyna. No i wtedy się odezwał do mnie Artur Maksara, którego poznałem, żebym sobie przypomniał. Jeszcze za czasów Reda na E3, żeśmy tam w ogóle się zbratali i strasznie żeśmy się... To z Arturem też miałem tak, że wiesz, od razu, z Arturem to jest w ogóle ciężko się nie polubić, jak się go poznaje, ale tutaj ta znajomość bardzo... Ja nie wiem, gdzie poznałem Artura, ale on też nie wie, więc jakby no... Ja wiem, gdzie Artura poznałem, dokładnie pamiętam. Miłosz podpowiada, że to Rita dzwoni. Wszyscy do mnie zaczęli dzwonić. Matka dzwoni. Dobra, odbieraj. Będzie ciekawszy stream. No. To nie jest ciekawe. No i dobra. I Artur mi zaproponował, żebym dołączył do Hogów. Akurat Hogi w tym momencie pracowały nad Shadow Warriorem II. Poszedłem na spotkanie z Michałem Szustakiem i jeszcze wtedy z Klauszem Zychem. No i dostałem tę pracę. Tak z marszu właściwie. Powiedzieli, że okej, dawaj.
Chyba nie musiałem za bardzo czekać na ten, tylko to prawie takiej, wiesz, instantowej. Zacząłem pracę od września wtedy w Hogach. No i tam spędziłem 5,5 roku, gdzie przeszedłem przez wszystkie możliwe szczeble pracy, jakie sobie można wyobrazić. Bardzo Państwa to przepraszam, znaczy, ale Tadziu jest zajętym człowiekiem. Nie, sorry, no ale tutaj jakiś w ogóle się wysypało nagle, mi po prostu tutaj 20 osób do mnie zaczęło pisać w jednym momencie. I w Hogach to mówię, no byłem PR-owcem, marketingowcem przede wszystkim przy Chevrolet drugim, potem byłem czymś czymś w roli office managera takiego, troszeczkę HR-owca, wiesz, tam po wydaniu Shadowa drugiego była pustka, znaczy żeśmy nie robili żadnych projektów jakichś ten, więc ludzie siedzieli przez długi czas i odpoczywali, tak? Więc myśmy im wymyślali różne zajęcia, żeśmy na przykład kupili chyba 70 mini dronów, tam nas zapisywaliśmy się na listy, więc po prostu w pewnym momencie w całej firmie latały drony na wszystkich pomieszczeniach, jak w ulu było. A potem się tak, dzieci, udało to jest mi game dostać dev. Potem mi się udało do designu dostać. Tak, no to była przerwa, tak wiesz, taka smuta klasyczna po wydaniu projektu, kiedy jeszcze nie wiesz, co będzie następnego. Potem mi się udało właśnie wbić już do projektu jako... Zaczęło się od tego, że do mojego pokoju zaczęło przychodzić dwóch moich kolegów designerów. Mieliśmy długie rozmowy i jeden z tych kolegów stwierdził, że on chce mnie wciągnąć do designu. Ja też bardzo chciałem, no bo to było zawsze moje marzenie. No i tak się zaczęła moja przygoda z designowaniem. Tutaj właśnie teraz dochodzimy do tego, wiesz, co ja robię, jaki jestem, gdzie się widzę. Mój problem polega na tym, że ja mam cholerę doświadczeń. W Hogach 5,5 roku, 2,5 roku jako dev, teraz 2 lata jako, no, półtora roku, trochę, prawie 2 lata jako creative director, ale jednocześnie ja na przykład nie mam żadnych technicznych umiejętności, oprócz umiejętności pisania. Znaczy umiem zrobić design, to nawet są całkiem w miarę, powiedzmy, że staram się je robić solidne i dobrze udokumentowane, ale ja na przykład nie zrobię prototypu. Ja nie mam żadnych, wiesz, próbowałem się nauczyć Unreala i mi nie idzie. Ja się tu czuję za stary na to, nie wchodzi mi do głowy. Więc dla mnie nie bardzo jest miejsce na rynku, po prostu. Dla takich ludzi jak ja się nikomu do pracy nie przydam, bo będą płacili tylko za doświadczenie, które z pewnością mogą znaleźć gdzie indziej albo mają sami. A fizycznie nic do gry nie dodam. Mogę zbalansować, tak? No ale nie napiszę ci nowego karabinka, bo nie umiem. No więc tak jak mówię, no nie wiem, co się dzieje. No tak, jak masz jakby po drugiej stronie masz całą listę skilli, które ciężko się wyszukuje. Nie ma żadnych. W game devie. Nie, no stare, pisanie tekstów, przepraszam bardzo, copywriting to jest skill do game devu. Mówię, jedyny mój game devowy, znaczy inaczej, ja się znam na game devie, znam się na grach i dużo o nich wiem, no ewentualnie jakiś PR marketing. Tak, ostatnio parę razy z kimś tam rozmawiałem o tym, że umiemy robić super gry, ekstra, szkoda, że deweloperzy nie grają w gry albo nie umieją grać w gry. Tak, więc jakby... A ja gram w gry cały czas i to dużo. No bo ty jesteś graczem, ty jesteś faktycznym graczem, nie jesteś deweloperem, jesteś graczem. Więc ale jakby... jest takich paru devów, no. Tu, wiesz, no tak, paru devów na ile? 14 tysięcy takich... osób? To tak, no faktycznie, no paru. Słuchaj, na pewno tam jest. Znaczy inaczej, w tych firmach, które robią dobre gameplayowo gry, ci ludzie, którzy grają, którzy robią te gameplaye, to nie są przypadkowi kolesi, to są goście, którzy grają tak jak ja. Absolutnie, to nie wiesz. Powinieneś być jakimś jest dużo devów. Zewnętrznym konsultantem, ekspertem od gameplayu po prostu, którego wynajmujesz na specjalne być, tak? Zadanie. Z tymi znasz, zaraz tutaj wymyślić pracę teraz. No serio, jakby... Wiem, no, masz, tak, jesteś mega ziomem, jeśli chodzi o PR-owe, marketingowe, wizerunkowe, wywiady i tak dalej. No, tak, to nadal, patrz, tyle lat jesteśmy w... rozwoju rynku, to nie jest tak, że możesz usiąść... nie jest miejsce, gdzie nie, możesz zrobić karierę. Ja wiem, I know, brother, I hear you. Tego. Masz tak. Agencję, czy też miałeś... Nie, ale chodzi mi o to, że jako spokesmanship, nie spiarowanie, ale bycie spokesmanem realnie. Po tylu latach rozwoju branży, nadal nie masz w Polsce nie wiadomo ilu takich faktycznych spokesmenów, nie? No, bo nie ma na to pieniędzy, no. Jak, ale ja to lejmy na to, teraz, no stary, no, to jakby... Z całym szacunkiem w życiu bym się nie zatrudnił jako spokesmana. Nie miałbym na siebie pieniędzy. Inaczej. Zastanówmy się, jak już ci robimy sesję HR-ową,
Sorry, miał być stream o emocjach. Stary, chciałeś uczciwej rozmowy o tym, co u mnie w życiu. Masz uczciwą rozmowę, co u mnie w życiu. No. Nie, no to jest mega... Dlatego tak bardzo rozbawiło mnie, bardzo mnie rozbawiło hasło o tym, że wiecznie uśmiechnięty. Przepraszam. No, ja tak cię kojarzę. Idź i spytaj ludzi na ulicy, tak? Tych, którzy cię rozpoznają. Tak? Jesteś mega pozytywnym ziomem. To jest naprawdę duża wartość w tym, że wszyscy jesteśmy smutnymi graczami, tak? Smutnymi, miłymi, nieśmiałymi chłopcami. Tak? Ty w tej perspektywie absolutnie się z tego wybijasz. I wszystkie cechy, których standardowy gracz jakby nie ma, ty je wszystkie masz. Ten sznyt, ten gadkę, ja język, nie, ja kreatywność. Tak? Ja uważam, że mam jedną cechę, która mi pozwala na... Ja nie nienawidzę gier. Znaczy nie mam gier, których nie lubię. Może mi się coś nie podobać, może mi się w coś nie chcieć grać. Mogę uważać, że jakaś gra jest słabo zrobiona, ale nie mam na przykład tak, że Fortnite gówno. A bardzo wiele osób grających w gry ma takie fanboyowskie podejście do tego strasznie, wiesz. Takie... Tak, bo ty nie jesteś fanbojem gierek konkretnych, tylko zjawiska jako takiego, tak? Nie, ja w ogóle przestałem być fanbojem. Ja już nie jestem fanbojem. Albo jesteś największym ze wszystkich. Nie. Wczoraj żeśmy mieli rozmowę tam ze znajomymi o Gwiezdnych Wojnach i akurat było o 8 i o 9, które mi się strasznie nie podobały. One sprawiły, że ja przestałem być fanem czegokolwiek. Znaczy stwierdziłem, że nie ma sensu spalać emocji na to, że ktoś mi zepsuł, wiesz, coś, co lubiłem. Po pierwsze, to, co lubiłem, nadal istnieje. Znaczy zrobienie nowych części Gwiezdnych Wojen nie sprawiło, że poprzednie części Gwiezdnych Wojen zniknęły. Ja to mówię jako przykład, tak? I to się przekłada na bardzo wiele rzeczy. W ogóle w gamingu to jest jeszcze tak, że zrobienie nowych Gwiezdnych Wojen w ogóle nie ma żadnego znaczenia, bo jeszcze masz 20 różnych innych konkurencji dla tych Gwiezdnych Wojen, które są takie same dobre albo lepsze. Naprawdę jest wybór. No, pamiętajmy, że jesteśmy jednak u kresu cywilizacji i także kreatywności popkulturowej, tak? No jakby wszystkie topowe, to już kilka razy ostatnio z kimś o tym rozmawiałem, że wszystkie top seriale, to jest nerdowskie, wszystkie są o tym samym, tak? Jakby core story jest ten sam, tylko jakby kopiujemy te same formaty i docieramy do granicy wydajności. To jest kolejny problem. Uważam, że to, że jak na razie ludzie na poważnie mówią, że dwoma kandydatami na GOTY w tym roku to są dwa remake'i, czyli Dead Space i Resident Evil 4, to jest... Tak. Mi to głowę rozwala. Jak w ogóle można wpaść na taki pomysł, a z drugiej strony jak bardzo to dowodzi tego, jak z branżą jest w tym momencie słabo. Z Grzesiem Otrobą dokładnie tym samym rozmawialiśmy. Branża się pogubiła. To był luty taki. No. AAA są nieopłacalne w produkcji, nikt ich nie będzie robił, bo na dłuższą metę będą pojedyncze jakieś tytuły w stylu Grand Theft Auto, jakiegoś nowego Assassina i wiesz, nowych Gwiezdnych Wojen. Ale to się już skończyło. Ubisoft się nie zwija. To teraz powtarzam właśnie to. Moim zdaniem Ubisoft nie zwija się tak, jak to wszyscy, wiesz, odpalili tutaj, zaczęli skakać przy ognisku z radości, bo Ubisoft jest ulubionym chłopcem do bicia wszystkich absolutnie. Czasem słusznie, czasem nie. Because it's French. Jak się spojrzy na średnią ich gier, oni mają średnio 69% z wszystkich z 800 czy z 1000 gier, które zrobili w ciągu ostatnich 30 lat. 69% czy 70%, tak? To jest oszałamiająco wysoka liczba. To oni robią kosiory, zawsze robili kosiory, tak? Najgorsze asasiny mają po 7 zawsze. Także to nie jest tak, że oni zaczęli i robić. I się sprzedają tak czy siak, nie? Więc jakby. No. Tak, ale oni nie są głupi i widzą, wiesz, no, taka Polska, tak? Nagle widzisz, że może grupa tak. No to, że tak byli tak długo, to jest tak naprawdę aż dziw, nie? Tak, bo byli długo, tak, tak jako oddział, bo realnie nie mamy żadnych oddziałów. Ja nie mówię o polskim, ja mówię o światowym. Na całym świecie się Ubisoft składa. Tak? W sensie to nie jest tylko i wyłącznie polski oddział, to są wszystkie, to dużo bardzo lokalnych oddziałów. To są odwoływane gry, zmniejszane budżety i bierze się to po prostu z tego, że robienie gier stało się dużo prostsze i dużo tańsze niż było kiedyś. Pojawiły się narzędzia, które dają ci możliwość osiągnięcia quality, którego wcześniej nie mogłeś osiągnąć bez AAA, bez tych, wiesz, milionów dolarów włożonych w development. Masz engine, który... Dobrze, to może ten cały effort, pójdzie w kreatywność w końcu. Czyli nadal high quality, tak, który jest jakby do osiągnięcia. Ale nie pulsami. Za te pieniądze. No tak, ale nie za te pieniądze. No nie ma sensu jakby wydawać 200 czy 300 milionów dolarów na produkcję co drugie w portfolio, skoro można te gry zrobić dużo, dużo taniej. Po prostu. Mi się wydaje, że oni się w końcu zorientowali, że troszeczkę już, wiesz, urośli zbyt duzi, zwłaszcza w
w obecnej sytuacji. No mówię, rynek się bardzo zmienia teraz, wiesz. Free to play się pojawiły. Gdzie w tym wszystkim emocje, o których mieliśmy rozmawiać dzisiaj? Kurde. Które emocje chcesz? Jeśli daję ci emocje, jakie jesteś emocje? Wiesz co, ogólnie bardzo mi się podoba ten nasz dzisiejszy wywiad i podcastik, bo jest pełen emocji. Twojego story, które... Właśnie, ciężko jest ująć jednym zdaniem. Nie chcę gdzieś tam lecieć jakimiś tam bonmotami, bo tutaj, że jest historią równoległą polskiego gamingu, zwlotami i upadkami, a jednocześnie z niepewną przyszłością, bo autentycznie twoja historia jest bardzo unique i to trzeba absolutnie docenić. Ale tak, ale przyszłość to jest akurat wspólna tutaj. Niepewna. I, tak, ale znowuż, nie dlatego, że jesteśmy w trudnej sytuacji, tylko że nie potrafimy chyba sobie wyobrazić tego lepszego jutra, tak? Bo faktycznie masz... To wracając, bo wolę zdecydowanie gadać o tobie niż o Ubisoftie i ich problemach biznesowych. Jesteś naprawdę mega kolesiem. Trochę tak jak... Dziękuję serdecznie. Trochę tak jak polski game dev, który na pewno zasługuje na więcej i stać nas na dużo, dużo więcej. I rok do roku potwierdzamy, że mamy w sobie i pokłady kreatywności, i jednak determinacji dosyć sporej w porównaniu do innych nacji. Jakby nie wchodząc w narodowość, bo to nie ma tak naprawdę już dzisiaj takiego znaczenia. Ale faktycznie myślę, że jeszcze najlepsze jest przed nami, tak? Najlepszy moim zdaniem kreatywnie i jakby rozwojowo jest jeszcze przed nami, tak? Bo przed nami dopiero będzie dochodzić do głosu też pokolenie tych najmłodszych hyperowych przedstawicieli, tak? Duży, którzy teraz mają po tam naście lat załóżmy i dorastają i wchodzą dopiero do game devu. Ja to widzę u siebie, jak zatrudniamy tam 20 coś tam latków. To trochę inne pokolenie. Myślę, że będzie inaczej podchodziło też do takiej kreatywnej pracy. Ale absolutnie nadal to nie jest... Jesteś człowiekiem, którego trzeba w takiej sytuacji, bo jesteś trochę najbardziej nerdowskim nie nerdem, który i nie, dobrze... Nie, jestem nerdowym nerdem, ja jestem bardzo nerdowym nerdem. Siedzę w domu, mam ściankę z zabawkami za sobą, maluję figurki, stary, ciężko jest bardziej nerdowy. It is all a shell, that's all it nie, is. Nie. Ilu znasz ludzi, którzy bardziej są... graczami takimi graczowymi, którzy jednocześnie potrafią udzielić mega wywiadu i jednocześnie zawładnąć dyskusją z jakimś tam, wiesz... Jest takich osób dużo. Tak, naprawdę? Koso, Mielu. Ale to wiesz, no to, że jest ich tam 15 czy 20 na 500 studiów, tak, w Polsce, to chyba nie jest jakiś mega wynik, nie? Jakby... Wiesz, o co chodzi. No ale to cały czas ci mówię, no jakby to nie jest coś, co jest potrzebne, tak? Gier nie robią IDIA-gaje. A ja myślę, że wręcz przeciwnie. Trochę. Nie, że jakby nie, przyszłość nie leży Mateusz, w tym. To jest w ogóle pierwsza, to jest podstawowa rzecz związana z game devem to jest, mam fajny pomysł na grę. Super. To teraz daj mi design, daj mi kosztorys, rozpisane to na milestone'y, powiedz mi, czyimi rękoma to robimy. Wiesz, zgodzi. Pomysł na grę jest tani. Ilu jest na pewno każdym... wiem, że umiem już teraz, wiesz, pokierować takim projektem. To no dobrze, ilu jest, bo mi się, znaczy różnych klientów żeśmy obsługiwali, w większości jednak tych średnich albo mniejszych, tak? Jakby ja widzę od czasu do czasu te problemy, które regularnie się powtarzają, od 10 lat, więc rozumiem, że one się nie zmieniają tak po prostu i realnie edukowanie się w tym, że robienie gier to nie tylko kodowanie gier, tylko coś dużo większego. Może niekoniecznie sztuka i nie tylko i wyłącznie popkultura albo praca w branży entertainment. Ja myślę, że za mało mamy właśnie szerokich głów w tym wszystkim. Ja mamy sporo gdzieś tam specjalistów do biznesu. Nie są potrzebne. Co na nie pewno jest potrzebne? Nie w polskiej sytuacji. Głowy takie jak tak. Twoja? Absolutnie. Znowuż nie zgodzę się. No rynek weryfikuje, stary. No. Nie, to, że jakby rynek... Ale powiem ci więcej. Jest trudny od jednego, rynek, ja od jednego z naszych wspólnych kolegów usłyszałem dokładnie to samo, że w życiu by mnie nie zatrudnił. Mój przyjaciel, który mnie zna od lat i wie, co ja umiem, powiedział, że absolutnie nie ma na to pieniędzy. Więc to nie jest tak, że ja to sobie wymyśliłem, stary. Tylko to jest smutna rzeczywistość rynku, niestety. Wiem, rozumiem. Tak, życie jest ciężkie, ale jednocześnie... Jakby na tym tak bardziej się zastanowić.
faktycznie jakby nie patrzeć tak tylko budżetowo. Bo myślę, że tego też trochę czasami trzeba się oduczyć w myśleniu tym naszym takim polskim, tak? Bo jakby ktoś tam w Stanach powiedział, że ej, nie zatrudnijmy tej jednej dodatkowej osoby, bo może nam się budżet nie sklei, nie? No to jest żart, to jest żałosne, tak? Jak to porównasz w polskich realiach patrzysz na każdą złotówkę 20 razy i zatrudniesz ludzi na umowę o dzieło, no. Tak, ale jakby czasy się kiedyś zmienią, w sensie jakby kiedyś musi przyjść... A, nie, no spoko, tylko bo trzeba dożyć jeszcze do tego momentu. Teraz brzmisz jak dziadek. Okej, stałeś się właśnie dziadkiem polskiego gamingu. Ale szczerze, na tym się zastanów. Ile polskich... Jakie są wytyczne, wiesz, HR-owe rozwoju organizacji takie w stylu amerykańskim, tak? To jest właśnie nie mówienie, że nie masz pieniędzy na dodatkowy etat. Zwłaszcza, który ma być kreatywny i rozwojowy, tak? To brzmi jak absurd. To w ogóle jest sytuacja w ogóle absurdalna, tak? Jeśli ktoś w szerokiej masie ludzi pracujących w naszej branży, decision makerów, jeśli oni łącznie mówią, nie, takiego Tadzia nie zatrudnimy, bo nie mam na to budżetu, to jesteśmy w mega trudnym miejscu. Nikt nie szuka, to, ale rozumiem, że nikt nie szuka nawet, tak? Nikt nie szuka creative directora do projektu. Ale ja mogę z miejsca ci podać po prostu 10 studiów, które gdzieś tam z nimi pracowaliśmy i wiem, że oni mogą nie mieć na ciebie budżetu, jako ciebie solo, tak? Ale im absolutnie jest na maksa potrzebny ktoś z konkretnym łbem, który jednocześnie ma bardzo unique feature, że potrafisz ludzi nakręcić do zrobienia tego, co ty chcesz, żeby rozmawiałem, zrobić. No? Rozmawiałem z jednym z naszych kolegów, który działa w podobnym, że tak powiem, w podobnej części rynku, co ty. Robienie silent reviews w Polsce absolutnie nie ma żadnego sensu. Nikt tego nie chce, nikt nie ma na to pieniędzy. Nikogo to nie interesuje. Znowu. Odrę cię absolutnie z ten. Znowu. Nie ma na to miejsca. Nie, nie o to mi chodziło. Troszeczkę mi chodziło o coś w stylu... Ja wiem, że to będzie trochę szczycie gdzieś tam w ten, ale byłbyś takim... Wiesz, jak jest specjalna robota... Nie ma na to... Tak, to konsultant, taki, nie ma na... taki nie menadżer, ma... wiesz, nie ma na to kryzysowy. Pieniędzy. Nie ma na to pieniędzy, nie ma na to potrzeby. Nikt nie znajdzie na to kasy. Też bym nie znalazł. No mówię absolutnie, ci, no nie wiem, jakie są realia rynku, mam świadomość tego, gdzie jestem. Więc... Ale czy możesz się ze mną zgodzić, bo wiem, że nie. Ciężko jest Tadziowi się zgodzić z różnymi ludźmi. Nie, to jest też. Ja rozumiem, że budżet, ale pomyśl tak zewnętrznie. Czy twoim zdaniem w takim polskim game devie, jako zjawisku mega rozwojowym, czy by się nie przydali ludzie tacy jak ty? Oczywiście, bardzo bym chciał, żeby się przydali. Nie, co byś chciał. Czy twoim zdaniem przydaliby ci się tacy ludzie? Czy powinno być takich Tadziów więcej, którzy ciągną swoimi pomysłami, swoją kreatywnością, to co mówię, bo raptem dosłownie z paroma twoimi współpracownikami rozmawiałem, jakby ich opinie się zgadzały. Także jesteś mega kolesiem, tylko jesteś po prostu czasami tak bardzo potrafisz przełamać swoim głosem, że jesteś w stanie ludzi do wszystkiego nakręcić, tak? Więc to jest naprawdę mega feature. Ty w ogóle, to nie jest bug, to jest mega feature. Jedna rzecz, której się nauczyłem na maksa i to przede wszystkim wielka zaleta Marcina Janiszewskiego, którego z tego miejsca pozdrawiam, który mnie tego właśnie nauczył, to jest umiejętność słuchania feedbacku od ludzi. I wydaje mi się też, że przy Slawiku to było widać, że nie jestem osobą, która musi postawić na swoim. Oczywiście były momenty, kiedy chciałem postawić na swoim i uważałem, że to jest słuszna droga i jako creative director taką też rolę widzę, jakby tą powinien robić creative director, tak stukać, tupać nogą czasami i mówić, robimy to tak, jak ja chcę, a nie tak, jak ty chcesz. Już powiem, co chciałem tutaj pociągnąć. Nie, bo nie chciałbym, żebyś powiedział, pomyślał, że wiesz, że będziesz człowiekiem silent reviews, nie? Jakby jesteś... Much more, nie? No nie, to jest złudne, no stary. Ja zawsze wiedziałem, jakby gdzie jest moje miejsce. Mówię ci, że jestem samoświadomy. Wiesz, jednym z powodów, dla których nie zacząłem nigdy streamować, też oprócz tego, że nie było internetu, było to, że ja wiedziałem, że mnie ten rynek zweryfikuje i że ja nie mam szans w starciu z Rokami, Royami, Wąziami i tak dalej. Tak? Że ja będę miał tych 20 widzów, a oni będą mieli te 2000. Nie? A czekaj, zmieni trochę. Więc ja, bo to naprawdę, zawsze. Daj mi tylko odbić jedną rzecz. Tego, gdzie jest moje miejsce. To daj mi to odbić w drugą stronę. Czy ty miałeś kiedyś w którymś tam momencie propozycję pod tytułem, tak jak tutaj w Solowiku,
kreowanie, kreatorowanie, czy po drodze w tym takim boomie inwestorsko-giełdowym polskiego game devu przychodzili no do nie, ciebie no ludzie, to Slavik Tadziu, chodź. Pierwsza, nie. Pierwsza, naprawdę? To jedyna opcja, która się pojawiła przez te lat? Jedyna w ogóle taka. Jedyna taka God damn. God damn. To tego bym szczerze bym się nie spodziewał. Nikt nie ma zapotrzebowania na takich ludzi. Bardzo emocjonalny stream. Mnie się gotuje, stary. Ja wiem, że. Co ja ci mogę powiedzieć? No, czytałeś mojego posta na urodziny. No. Ja poproszę, żeby ktoś dorzucił komenty jakieś, bo ja potrzebuję wsparcia. Ja naprawdę potrzebuję, żeby ktoś wsparł moje serce w tym całym procesie. Gdzie jest ten czas w ogóle? Bo ja nie... Jest wszędzie, bo streamujemy na czterech platformach, ale... Wszędzie. Tak, wszędzie. No. LinkedIn, Face, YouTube i tam Twitch też kawałek. Nie? Ale YouTube, a jak nie, no to Face i YouTube, audycja, tak? Audycja wiem, GameCast. Gdzie siedzą ludzie, którzy oglądają? Wiesz co, komentuję, w najwięcej sobie na Face wychodzi komentarze, więc to tak? Audycja GameCast. Nie? To i tam idziemy, masz. Idziemy na Miłosz mówi, że robimy NFT, nie? Ale no już teraz nie NFT, już teraz AI w jakiejś tam formie, tak? To jest kolejny temat gruby. Powiem tak, pocieszające dla mnie, chociaż to jest niezwykle polskie Schadenfreude i bardzo lubię siebie za takie ten, pocieszające jest to, że nie będę sam zaraz w tej sytuacji. Znaczy to nie jest pocieszające, to jest w sumie bardzo smutne. Tak? Zaraz się pojawi, ja wiem jak na przykład spanikowani są artyści w tym momencie. Mhm. Oni są naprawdę spanikowani. Są dwa obozy, jeden obóz jest TechnoJoy, tak? Pracuję, żeśmy zrobili ostatnio w tym... Popie właśnie z Kubą, żeśmy cytowali jednego Izarda, że jest część ludzi, którzy są techno-joy i oni uważają, że to jest super i to będzie świetne narzędzie, a druga część jest techno-fear i oni widzą w tym straszne zagrożenie, bo zabierze im pracę. Zobaczymy. Jakby ja cenię ludzką kreatywność i wierzę mocno w jej siłę niż tylko w technologię. Audycja GameCast ale... jest, obserwuj. Polub. Jednego fana więcej. O Jezus, widać nas tutaj. No jesteś tam, jesteś. Są komentarze. Widzę. Dwa. No, coś także jak się zastanawiasz, co u mnie, maluję figurki, gram w gry, czasem robimy jakiś program. Natomiast mamy, do końca tego roku będziemy robili FOPę na pewno, więc jest klepnięta już i to jest też akurat super pozytywna rzecz, bo strasznie lubię robić fopę. Okay. Wczoraj miałem najgorszy możliwy, w ogóle to śmieszna akcja, bo znaczy nic złego się nie stało, ale był to najgorszy możliwy poranek. Znaczy obudziłem się z jęczmieniem na oku w dniu nagrania, więc słabo. Ja w ogóle nie jestem poranną osobą i jak ja wstaję rano, tak oj, to jest bardzo, bardzo się źle czuję. To się fizycznie się źle czuję, mam wiesz, pełta w zębach. Więc ten poranek był okropny, po czym wsiadłem do Ubera, przejechaliśmy 50 metrów i koleś wjechał obok drugiemu typowi. Więc tak się zaczęła podróż w ogóle na... Już jak byłem prawie... Jeszcze nie byłem spóźniony, ale właśnie się zaczynałem spóźniać na nagranie. Na szczęście spóźniła się też pani makijażystka, więc wyszło na spoko. A ten Kubi jest cierpliwy, więc wytrzymał. Po czym przyjechał drugi Uber, w którym była cieknąca instalacja gazowa, więc jechałem z otwartym oknem, które mi wjechało w więczmienia, a tutaj waliło gazem. Tak zanim zapalił zapałkę, to wyjechało w powietrze. Po czym koleś skręcił w złą stronę, więc w ogóle żeśmy jeszcze zrobili kółko, tak? Po czym przyjechałem na miejsce, do czego zmierzam. Wszedłem do naszej charakteryzatorni, kurde, jak ręką odjął. W sensie atmosfera pracy przy FOP-ie, atmosfera pracy z tą ekipą, właśnie żeśmy też o tym rozmawiali, że ja nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być bucem dla swojej ekipy, jak się pracuje na planie. Nie rozumiem, jak można być takim albo takim którzy mają... Można kląć tutaj, czy raczej nie kniemy? Dobrze, to pip, tak, upierdolony stół, tak? No klasyczne, to nasz oczywiście obiegowy żart, który chyba jest na wszystkich możliwych planach nagraniowych od czasu, kiedy to się wylało. Ja nie rozumiem. Pomimo, że nie, jakby po tylu jak latach... nie znać ludzi na przykład z obsługi, zaczyna się z obsługi, z technicznych, tak? Nie wiedzieć, jak oni się nazywają, nie witać się z nimi, a są tacy ludzie. Więc dla mnie w ogóle to jest tu terapeutyczne. Ja idę na nagranie, dlatego jest mi strasznie przykro, że się czuję tam zestresowany, bo to jest absolutnie o 180 stopni inne odczucie i inny feedback niż normalnie dostajemy w programie. Znaczy
wszyscy nasi goście. Ale to wiesz, jakby ja może wobec siebie mam jakieś tam oczekiwania też. Ale nie robiłeś takiego wrażenia. Nie przypomina się, żebyś był tam spierw. To dobrze, to znaczy, że po części i tak zrobiłem swoją robotę, nie pokazując tego. Ale to myślę, że to jakby była kwestia. No ale tak jak mówię, moja nagranie mi robią dobrze na głowę bardzo i bardzo lubię tam bywać. Z Radkiem jesteśmy bardzo zgranym duetem. Tak, bardzo przyjemnie. To osoba, którą strasznie, strasznie szanuję. Bardzo, bardzo lubię. Więc wiesz, no tak, to tak, to lubię tak. Obecnie dobrze. Obsidius Malex z Blackstone Fortress. Tak, trochę już przelecieliśmy się czasowo. Chyba opowiedziałeś wszystko o sobie. Udało się opowiedzieć, kim jesteś, skąd się wziąłeś. Po drodze kilkanaście innych tematów udało się poruszyć. Jednocześnie, ale Miłosz rzucił właśnie ewangelista techniczny produktu, konceptu, tak. No taki idea man. Sobie poczytasz potem, Tadziu, myślę, że jakiś feedback dasz do Miłosza. Gdzie? Na fejsie, na fejsie. Nie, no na fejsie to widzę dwa komentarze. A widzisz, bo jest jeszcze leci na Galaktusie, na fejsie Galaktusowym. Galaktus. Więc jakby tak trochę oszukujemy, a jednocześnie no. Ale tak, ewangelista w bizdewie pewnie też byś się odnalazł, ale to realnie czasami to jest to samo, momentami, jak się tam poszuka. Dziękuję ci w ogóle za ten wywiad. Dosyć specyficzny był i taki trochę słodko-gorzki, ale jednocześnie może takie trochę są najlepsze, stary. Tak, ale może też troszeczkę wszyscy tego tak potrzebujemy na co dzień, żeby zobaczyć, że jest jakaś tam zawsze perspektywa na coś innego i jutro jest trochę zawsze lepsze od wczoraj, a jednocześnie zawsze ktoś jest obok, kto może nam pomóc. Więc Tadziu, jeśli będę mógł, to odzywaj się, jeśli czegoś potrzebujesz i jak zawsze, to chyba też od lat powtarzam, że zawsze trzymam za ciebie kciuki. Dziękuję ci serdecznie. Wiem o tym i zawsze mam to, wiesz, jakby w takim ciepłym miejscu w serduszku. Tak, jakby też gratuluję i doceniam absolutnie szczerość, bo u mnie też różnie bywało. No. A czy słuchaj, no depresja nie jest słabością. Nie, to ludzie nie musisz mi tego powiedzieć. Nie, absolutnie. Tobie nie, ale innym tak. Bo jednak to jest cały. Ja się też. Wiesz co, to jest najbardziej paradoksalne jest to, że ja się czuję przegrany. Mimo że nie powinienem. Może nawet jeśli się czujesz, to nie musisz sobie wmawiać czegoś więcej. Może wystarczy, że to zownujesz i zaakceptujesz i pójdziesz dalej. Bo może twoją siłą jest jednak taka realne podejście do siebie. Ale faktycznie to, że jakby moim zdaniem nadal i też mi się wydaje, że to parę razy o tym rozmawialiśmy, że nie doceniasz siebie, że masz więcej do zaoferowania niż ci się wydaje. A mi się wydaje, że mam dosyć rzeczowe podejście do siebie właśnie. Ale bardzo mi miło, że tak mówisz. Zobaczymy. No. Nie, to jakby ja ci mówię na bazie tego, co ja widzę pracując z klientami, tak, którzy chcą wydać grę, zastanawiają się nad wydaniem i tak dalej, są w procesie gdzieś tam drugiej połowy kończenia gry i widzę, czego im zabrakło na początku procesu. Zabrakło im takiego Tadzia, który by parę rzeczy podpowiedział. I nie mówię, że to jest od razu automatyczna droga do twojej kariery, ale jednocześnie widzę potrzebę rynkową, która to nie jest, to jest kwestia dosłownie ostatnich 2-3 miesięcy, że kilka razy to słyszałem, więc absolutnie nie, może jak mi się wierzę, wiesz, jak mi się pokruszy skorupka i z niej wyjdę, to może się coś znajdzie, ale na razie. Życzę ci wszystkiego najlepszego, tak jak od lat. I ja jeszcze swojej gry takiej nie udało mi się zrobić, ale ja ty już też nie zrobiłem. Ty już jakby kawałek masz na sobie. Nie zrobiłem, więc to nie była moja. To nie była, wiesz, ja też nie chciałem. Jak żeśmy, to jeszcze skoro jak przeciągamy, to jeszcze przyciągnijmy jeszcze troszeczkę o Slawiku. Slawik nie miał być od razu, znaczy jakby z góry zakładałem, że to nie jest ta gra, którą ja chciałbym zrobić docelowo. To była gra, która była po pierwsze po to, żeby oczywiście pokazać prozę Michała, która jest, czy raczej świat, który Michał wymyślił, tak? I z tego, żeśmy wychodzili, bo ja jestem głęboko przekonany i strasznie żałuję, że Cyberpunk
nie może być już cyberpunkiem, bo inaczej, że cyberpunk jako marka został tak strasznie pobity przez świat, tak? Przez sytuację geopolityczną, bo ja miałem głębokie przekonanie i dalej w to wierzę, że to była marka na miarę metra, że to można było zrobić z tego polskie metro, tak? Że to jest na tyle nośne, że to mogłoby się. A to miała być fajna gra, na której żeśmy zbudowali sobie team i na której no, też nauczyliśmy się robić rzeczy, tak? To, nie, jak wiedzieliśmy o tym, że to jest świeży team, więc on musi się zgrać. No tylko, że po drodze jakoś mi się niestety ta noga powinęła. Ale wiem, że zostało to w rękach, które to dociągną do końca. Jutro jest. No już dobrze, bo się popatrzymy tutaj zaraz, także ten. Tym lepiej. Myślę, że to by było mega oczyszczające. Ja wiem, że też tego czasu potrzebuję takiego zastanowienia się, w którą stronę idziemy. Chciałem ci życzyć przede wszystkim wytrwałości, wszystkiego dobrego od tego, że trzeba za każdym razem po prostu się podnosić, tak jak to mawiał Michael Jordan. Bo tak no, całe życie przegrywamy i wydaje nam się, że trochę zawsze jest źle i zawsze gonimy króliczka. W twoim wypadku nadal masz za sobą parę dziesiąt już lat, bardzo bogatych. Gonienia króliczka, ale jednocześnie najgorsze, co można zrobić, to się poddać na ostatniej prostej. Albo, nie wiem, przed ostatnim zakrętem, tak to nazwijmy. Więc życzę ci tego, żeby to był właśnie ten moment przed ostatnim zakrętem. Który się nie poddaje. Tak, rozumiem, że jakby tak. Myślisz, że jeszcze, że już nie dasz rady, że to już jest too much, ale właśnie wtedy trzeba sobie uświadomić, że jeszcze musimy się coś wycisnąć. I wiem, że to jest trudne, wierz mi, wiem, że to jest trudne, ale nikt chyba bardziej nie mógłby tego zrobić niż ty. Znając się, jak cię znam, i znając też, nie wiem, kawałek twojej jakiejś tam historii, który cieszę się, że też się z nami dzisiaj podzieliłeś, bo to jest ważne. Wydaje mi się, że ciekawa w miarę życiowa historia. Sporo się działo, więc w wielu miejscach pracowałem. Ja myślę, że jeszcze jest trochę. Pozdrawiamy, Dawid. Pozdrawiam wszystkich. To jest takie inne, wiesz co, branżunia jest też świadoma z tego, co się w niej dzieje. Może się tym nie dzieli tak. Bardzo. Tak, to jest jakby jeszcze cały czas ukryta historia trochę do odczytania. Wiele rzeczy w branżuni, których nikt nie wie. Więc... Tak, no inaczej. Pewnie o tobie takim też nie wszyscy wiedzą tak na co dzień. Ale może to też jest okazja do tego, żeby powiedzieć wszystkim, że trzeba troszeczkę o siebie powalczyć. Więc życzę ci przede wszystkim tej siły. Bo wiesz, że nią w sobie masz. I dziękuję za naprawdę bardzo fajny odcinek, który. Dziękuję, bardzo fajna rozmowa. Zupełnie niestety inna nie był biznesowy, tak, ale niestety nie biznesowy i może to dobrze, bo faktycznie gadanie o biznesie jest mega nudne w tej perspektywie. Ja tam lubię rozmawiać o giereszkowym biznesie, bo to nie, mnie to fascynuje absolutnie. Ale wiesz, giereszkowy biznes i wiesz, Tadziu, nie? To jakby no. Trochę inny. I'm blushing. Tak. Dobra, dziękuję. Wytrwałości. Dziękuję ci bardzo, dziękuję wszystkim za to, że byliście. Mam nadzieję, że kolejne odcinki będą mega nudne i nie będzie płaczu i łez, które mi się cisnęły do oczu, ale wytrwaliśmy. Tadziu, damy radę, odzywaj się. I życzę wam wszystkim, żebyście mogli się taką historię jak Tadziu pochwalić w życiu. Tak. Dziękujemy bardzo. Trzymajcie się wszyscy. Do usłyszonka. Na razie. Hej. I już. Zaraz jeszcze jesteśmy. Jeszcze potrzymamy. No i słuchaj, teraz ci w końcu mogę powiedzieć, że tak naprawdę to wszystko kłamstwo. Ja potrzymam jeszcze, żeby może coś z ciebie wycisnąć. Dobrze kłamałem, dobrze nawijałem makaron na uszy. Tak dokładnie jak ustaliliśmy. Jest super, bardzo... naprawdę. Stary, w ogóle jestem, wiesz, w najlepszym momencie w życiu. Tak. To wszystko była ściema. Ale dobrze, 1,5 godziny ściemy. Dobra, już wyłączam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.